Witam Was bardzo serdecznie w kwietniowym omówieniu mangowych nowości, chociaż nie tak do końca kwietniowych, ponieważ trochę się zagapiłem i nie przedstawiłem wszystkich tytułów z lutego, dlatego też uzupełnię materiał o te mangi. Zapraszam do oglądania. Rodzina Ran nie jest do końca normalna. Jej matka to potężna czarodziejka, która w domu pojawia się tylko od wielkiego dzwonu, a każda jej wizyta kończy się mniejszą lub większą katastrofą. Nigdy nie może zostać na dłużej, gdyż na co dzień chroni świat przed zagładą. Ojciec i starszy brat również posiadają niezwykłe magiczne zdolności, ale nawet one nie wystarczą, żeby upilnować wulkanu energii, jakim jest Ran. Jej ulubionym zajęciem jest bowiem zakładanie magicznych butów, które zmieniają ją w młodą kobietę. W nowej postaci Ran wreszcie może zakosztować upragnionej wolności. W końcu dorośli mogą robić, co im się żywnie podoba. Ale bycie kobietą w dorosłym życiu to wyzwanie, któremu niełatwo sprostać. Zwłaszcza jeśli trzeba utrzymać w tajemnicy magiczne moce, których ma się o wiele za dużo jak na swój wiek. Hijiri Matsubasa jest jedynym w swoim rodzaju prywatnym detektywem. Ma niezawodną intuicję, umysł ostry jak brzytwa, cięty język i aparycję gimnazjalisty. Choć uśmiech rzadko schodzi z jego twarzy, pod tą pogodną maską kryją się głębokie rany, które pomimo upływu czasu nie zdołały się zabliźnić. Traumatyczne przeżycia, z jakimi musiał się zmierzyć, ukształtowały go i uczyniły niezawodnym w swoim fachu. Poznajcie bliżej jednego z kluczowych bohaterów bestsellerowego Pokoju w kolorach szczęścia. Dowiedzcie się, jak wyglądały początki działalności detektywa Matsubasy zaraz po jego odejściu z policji, a także czym zajmował się 3 lata przed podjęciem sprawy Sachi i jej porywacza. Satoru oszukał przeznaczenie. Udało mu się zmienić przeszłość, jednak cena, jaką zapłacił, była ogromna. Co działo się z jego rodziną i przyjaciółmi w czasie, gdy chłopak nie mógł być przy nich? Jakie jeszcze sekrety skrywa miasto, z którego zniknął? Jeden z najgłośniejszych seinenów psychologicznych ostatnich lat powraca, by zabrać was w ostatnią podróż w czasie, po której wszystkie elementy układanki ułożą się wreszcie w spójną całość. Wymiany kulturowej ciąg dalszy. Ryoichiro pokazał przybyszowi z plemienia Ruta swój świat i nauczył go życie w wielkim mieście. Teraz bohaterowie zamieniają się rolami i to Kualtaga będzie pełnić rolę przewodnika. Jak poradzi sobie Ryoichiro z dala od cywilizacji w samym sercu dzikiej puszczy? Czy kiełkujący związek bohaterów przetrwa ten sprawdzian? A może bliskość natury sprawi, że obudzą się w nim prawdziwe, pierwotne żądze? Bohaterowie Mother's Spirit powracają w drugim tomie wciągającej historii. Są różni jak ogień i woda, jak wieczór i poranek, ale łączy ich miłość do muzyki. Po wielu ciężkich życiowych próbach Asashi i Yoru wreszcie zostali parą. Od tej pory jednak utrzymują swój związek w tajemnicy, bojąc się reakcji opinii publicznej. Wszystko komplikuje się, kiedy jedna z fanek zespołu, a zarazem zapalona stalkerka Yoru, robi muzyką zdjęcie w niedwuznacznej sytuacji, a następnie zaczyna grozić upublicznieniem kompromitujących materiałów. Jakby tego było mało, na czas trasy koncertowej tymczasowo dołącza do nich były członek poprzedniej kapeli Yoru. Czyżby Asashi miał wkrótce poznać smak zazdrości? Jak zareaguje, kiedy na jaw wyjdą kolejne sekrety jego chłopaka? Przed wami kontynuacja emocjonującej mangi w rytmie wieczoru i poranka. Chiaki i Kazuma, choć na pozór wydają się całkowitymi przeciwieństwami, przyjaźnią się odkąd tylko sięgają pamięcią. Pewnej nocy niespodziewanie ich relacja zaczyna rozwijać się w dość nieoczekiwanym kierunku. Czy to tylko jednorazowy eksperyment, a może obydwaj czują do siebie o wiele więcej niż byliby w stanie przyznać? Oto ciepła i zabawna opowieść o początkach miłości, która jak zwykle przychodzi z najmniej oczekiwanej strony. W książce znajdziecie długi wywiad z autorką, kolorowe ilustracje, nigdzie indziej nie publikowany komiks Not Today oraz kilka komiksów nieumieszczonych w wersji tomikowej 4 o wspólnym życiu Tatsuyukiego i Nozomiego. Fusuke Shimomura to przeciętny, borykający się z brakiem pieniędzy młody biznesmen. Uparcie próbuje odnaleźć szczęście w miłości i odnieść sukces, ale świetnie odmiennie stroi sobie z niego żarty. Mimo to Fusuke dzień po dniu stara się sprostać zaskakującym wyzwaniom, jakie stawia przed nim życie. Upętanie miłością są niezwykłą, pięknie narysowaną mangą hentai. To 10 historii o ludziach, którzy zatracili się w miłości bez reszty.
choć pochodzą z różnych warstw społecznych, dzieli ich wiek i doświadczenie, a życie niejednokrotnie poddało ich ciężkim próbom i przestają kochać. A jak wiadomo, gdzie płoną uczucia, pojawia się pożądanie. Jest to pewnego rodzaju zaskoczenie. Nigdy wcześniej nie słyszałem o tym wydawnictwie, a tutaj nagle wyskakują z dość konkretną pozycją jak na start. Myślę, że wiąże się to ze sporym ryzykiem, tym bardziej w tak trudnych czasach, aczkolwiek nowe wydawnictwo oznacza więcej mang, a to się zawsze przekłada na urozmaicenie rynku. Dlatego też trzymam kciuki za pomyślny rozwój. Autor Kaguya-sama zaczął realizację nowej mangi Oshi no Ko. Z mojej strony to wszystko, do zobaczenia, cześć!